Witajcie, moje małe ptaszki! Spójrz w dół, Bonnie! Wygląda jak biało-zielony dywan. I w dodatku jest wszędzie! Naprawdę łaskocze! I to jak? Gdy przyjrzeć im się bliżej, są naprawdę piękne. Są tak pachnące niczym wiosna. Mogłabym tu leżeć cały dzień. Kopciuszko! Kopciuszko! Kopciuszku, chodź tu natychmiast. Dosyć tego wylegiwania się. Tak, mamo, już idę. Kwiaty z mojego snu. Jesteś bardzo leniwa, wiesz? Przepraszam, nie wiedziałam, że już tak późno. I? To się więcej nie powtórzy. Dobrze, tym razem ci daruję. Ale jeżeli chcesz mieszkać w moim domu, musisz traktować swoje obowiązki poważnie. Ale... Żadnych ale. Twoje siostry są już gotowe do konkursu. Powiedziałam ci wczoraj, że masz wstać wcześniej, aby pomóc im się ubrać, ale ty wolałaś spać. Daję ci ostatnie ostrzeżenia, a teraz idź przygotować śniadanie. Tak, mamo. Za chwilę będzie gotowe. Biedny Kopciuszek. Jej macocha jest taka strasznie okrutna, niewyrozumiała i całkowicie niewdzięczna. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie. Ciekawe, kto zostanie księżniczką festiwalu kwiatów? No przecież kto wygra? Wiem, ale nie mogę w to uwierzyć! Może powinnam przygotować specjalne przemówienie? Dlaczego miałabyś przygotowywać przemówienie dla mnie? Przed chwilą powiedziałaś, że wiesz, kto wygra i miałaś na myśli mnie! Pewnie, że nie. Przestańcie się kłócić, dziewczęta. Obie jesteście równie piękne i zniewalające, ale niestety tylko jedna może wygrać. Ważnym jest, aby to była któraś z was, a konkurencję zmiażdżycie nawet z torbami na głowach. Misza! O nie! Moja suknia jest zniszczona! W życiu nie zdążymy na konkurs! Dlaczego położyłaś te chwasty na moim stole? Są okropne! Dlaczego mama je wyrzuca? Są zbyt pospolite, aby zdobić szlachetne stoły takich dam jak my. A poza tym nie potrzebujemy kwiatów. Moje córeczki są tak piękne, że ich obecność upiększa każdy dzień. Oczywiście mówiąc moje córeczki, nie miałam na myśli ciebie. A teraz idźcie szybko na górę i przebierzcie się. Ale nie mamy już czasu! Więc się spóźnimy, nie mam zamiaru pokazać się tak publicznie. Będziecie wyglądać wspaniale, dziewczęta, ale kto wyczyści suknię, jak nas nie będzie? O, czy ja też idę? Przed tym incydentem miałam zamiar cię zabrać, ale będzie sprawiedliwszym, jeżeli wyczyścisz tę suknię, gdyż jest to twoja wina. Ale to Misza przewrócił wazon. Już wystarczy, masz to posprzątać. Wyczyść suknię i dopilnuj, aby kolacja była gotowa, kiedy wrócimy. Mamo... Chyba wyraziłam się jasno. Tak. Tylko nie przynieś mi zawodu, młoda damo. Tak. Miałaś sen, że leciałaś nad łąką pełną kwiatów? Tak. I były tak piękne, że ciężko mi znaleźć słowa, aby je opisać. Ale potem pojawił się wąż i zamienił mój sen w istny koszmar. Kopciusku, to wspaniale! To na pewno znaczy, że w twoim życiu wszystko się od teraz ułoży. Bingo, co ty za głupoty opowiadasz? Uderzyłeś się w głowę? Żadne głupoty. Mój dziadek umiał czytać sny i powiedział mi to i owo. Na przykład, jeżeli śni ci się zagrożenie życia, oznacza to szczęście. A, teraz pamiętam. Moja mama mówiła mi, że zanim się urodziła, poszła do dziadka Bingo, aby wyjaśnił jej znaczenie snu. Śniło jej się, że gonił ogromny niedźwiedź i jego dziadek powiedział, że oznacza to, iż będzie miała piękną różową córeczkę. Wychodzi na to, że tłumaczenia dziadka są dość trafne. Wiesz, czasami mogą zdarzyć się wyjątki.
Coś ty powiedział? Nic, nic. Powtórz to jeszcze raz. Ja nic nie mówię. Kłamca! Czy wy zawsze musicie się kłócić? Kopciuszku, jeśli Bingo ma rację, to nie sądzisz, że powinnaś pójść na festiwal kwiatów? Jeśli nie spróbujesz, to nigdy się nie przekonasz, jak to jest. Z chęcią bym poszła, ale mama kazała mi pracować. Po prostu boi się, że przyćmisz jej córki. Bo nie ma racji, powinnaś iść. To jest tak uważamy. I nie martw się o swoje obowiązki. Zrobimy wszystko za ciebie. Sny nigdy nie kłamią. Powinnaś iść. Cóż, macie rację. Pójdę. Umieram z ciekawości, kto zostanie królową festiwalu. Tak więc w drogę i udanej zabawy. No, dom jest zamknięty. A to specjalna korona dla księżniczki. Wyglądasz olśniewająco. Do twarzy ci z kwiatami. Prawdziwa z ciebie księżniczka. Całkowicie się zgadzam. Jeżeli wystartujesz w konkursie, na pewno wygrasz. Dziękuję za komplement, Bingo, ale to moje siostry startują w konkursie i jeżeli mnie zobaczą, zorientują się, że nie zostałam w domu. O tym nie pomyślałem. Czasami jesteś głupszy niż ustawa przewiduje. Do zobaczenia. Dalej, pospieszcie się z tym makijażem, dziewczynki. Konkurs nie będzie trwał wiecznie. Mamo, czy nie sądzisz, że powinnam użyć ciemniejszej szminki? Nie, słońce, nie akcentuj nad wyraz rysów swojej twarzy. Poza tym wyglądasz perfekcyjnie nawet bez makijażu. Mamo, pomóż mi! Jestem tak zestresowana, że nie mogę sobie poprawić brwi! Dobrze, tylko spokojnie. Ha? Już, teraz jest znakomicie. Chodź, Sabinko, pora zaczynać. Zdawało mi się. Muszę być ostrożniejsza. No, dawaj, jeszcze chuje. Oj. Co się dzieje? Tak bardzo przepraszam. Ej ty, mała, coś ty narobiła, ty. Ała. Przepraszam. Dziewczynki, wracamy. O rany. Co się stało? Jakie piękne kwiaty. Muszę zdążyć do domu przed macochą. O nie, to on. Hej, poczekaj! Stój! Proszę, zatrzymaj się! Czekaj! Proszę, zaczekaj na mnie! Proszę, zatrzymaj się! Zabierz ode mnie te łapy! Przecież przeprosiłam, prawda? To był wypadek, nie mogłam! Te kwiaty są chyba twoje. Nawet mi nie mów, że goniłeś mnie przez pół miasta, aby mi je oddać. Nie, goniłem, aby oddać to. Twój klucz. Wypadł z twojej kieszeni, nie mylę się? Mój klucz? Tak, masz rację. Pomyślałem, że może ci się jeszcze przydać. Tak, potrzebuję go. Trzymaj, nie masz mi chyba tego za złe. Czemu mi nie powiedziałeś, że masz mój klucz, kiedy mnie goniłeś? Nie mogłem zapaść oddechu. Przepraszam, ale nigdy wcześniej nie goniłem dziewczyny tak długo. To ja powinnam przeprosić. Nawet nie poczekałam, żeby sprawdzić, czy nic ci nie jest. Przepraszam. Przyjmuję przeprosiny. Naprawdę nie chciałem cię przestraszyć. Bardzo przepraszam. Odkąd tutaj jesteśmy, nawet nie podziękowałam. Jestem taka zażenowana. Przyniosłeś mój jedyny klucz i przeprosiłeś za mój błąd. Nie płacz. Przyjmij proszę kwiaty. To moje ulubione, wiesz? Robi się już późno. Naprawdę już muszę iść. Zobaczymy się jeszcze? Tak, może. Ach,
Jeszcze ich nie ma. Kopciuszku, gdzie byłaś? No słucham. Właśnie byłam w lesie. No i co ja mam zrobić z tak skrajnym nieposłuszeństwem z twojej strony? Gdybym nie potrzebowała cię do pracy, to kazałabym ci się wynieść z mojego domu jeszcze wczoraj. Obiecuję, że to się nie powtórzy. Mamo, nie bądź zła, mimo wszystko pranie jest gotowe. Przy okazji, która z was wygrała konkurs? Ty powiedz, mamo! Och, z jakichś niewyjaśnionych przyczyn ta okropna Wanda zdobyła koronę. Sędziowie nie mają za grosz dobrego smaku. Kopciuszku! Tak? Chcę, abyś przerobiła tę suknię. Wygląda mnie jak jakaś dziewczynka na rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu. Jest za mała i uwiera mnie w talii. Chcę ją na jutro rano. Spróbuję, Karolino. A moją masz wyprać, też na jutro. A potem wyrzucisz popiół z kominka, zamieciesz i umyjesz podłogi. Czy wyraziłam się jasno? Jak sobie życzysz. Jak już skończysz, umyjesz okna, wyczeszesz miszę, przystrzyżesz żywopłot i trawę. Myślę, że wystarczy jak na jeden wieczór. To niewielka kara, ale jakbym dała ci większą, to nie mogłabyś ugotować nam kolacji. Można więc powiedzieć, że tym razem ci się udało, młoda damo. Bardzo nam przykro, że wpadłaś przez nas w kłopoty. Niepotrzebnie. To nie była wasza wina. Zgadnijcie, co mam. Okruszki, trochę mięsa i parę plasterków sera. Uwielbiam ser. Dobre! Przepyszne! Cieszę się, że wam smakuje. Kopciuszku, powiedz nam, jak było na konkursie? Dowiedziałam się, że przepowiednie bingo nie są tak dobre jak jego dziadko. Nie powinnaś słuchać tych jego głupot. Myśli, że pozjadał wszystkie rozumy. I poznałam bardzo dziwnego chłopaka. Chłopaka? Tak. To dlatego tak późno wróciłaś do domu. Tak, ale nic się nie stało. Jutro będzie nowy dzień. Kopciuszku, w końcu los się do ciebie uśmiechnie tak jak przepowiedział bingo, tylko jeszcze o tym nie wiesz.